Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Martial. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Salamon. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Salamon. Real znowu przy piłce. Czy wykorzystają okazję? On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Odbita ta piłka i gra zostanie wznowiona od rzutu rożnego. Głęboko w pole karne zagrywa i nici z kornera. Wybija piłkę. Martial. Messi. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. To musi wejść. Udanie interweniuje bramkarz. I za chwilę zobaczymy rzut rożny. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. Messi. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. I mają to! Dominowali! Wreszcie się doczekali! Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Saints znowu z piłką. Saints ze stratą teraz. Znakomite, prostopadłe podanie. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Tak trzeba bronić w szesnastce. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną.
zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Rafael. Robi się coraz groźniej. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Salamon. Coraz lepiej to wygląda. I to tyle z tej akcji. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Co teraz zrobi? Proszę Państwa, bramka! Powiększają przewagę. Nie ma chyba wątpliwości, kto tu jest dzisiaj lepszy. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. A teraz? Kończą się pierwsze trzy kwadranse i kończą się też powoli nadzieje gości na korzystny rezultat. Kto by się tego spodziewał? No, dwubramkowa strata nie bierze się z niczego. To była w pierwszej połowie, przyznajmy, słabsza drużyna. Najważniejsze, co teraz siedzi im w głowie. Tu jeszcze można powalczyć. Czy złapią po przerwie bramkę kontaktową? Jeśli nie, będzie krucho. Muszą bardziej uważać, tracą szybko posiadanie. Niedobrze. Tak należy przejmować piłkę przy wrzutkach, nawet pod presją. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Chwila przerwy w grze, zaraz wznowi bramkarz. Messi. Rywale go zamykają. I strata piłki. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Mają czego żałować po tym kontrataku. Prawie wszystko wyglądało w nim perfekcyjnie. Ale od tego prawie zależy często wynik spotkania. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Przerwa dobiegła końca. Gramy. Real w o wiele lepszej sytuacji. Te bramki z pierwszej części meczu muszą im dawać wielki spokój. Szansa na gola! Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Może teraz dobrze dograć do partnerów, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku.
Strata piłki. Urywa się Kryciu. Doskonale się ustawił. Z Rożnego w okolice jedenastki. Z ręką na sercu. Słabe było to wykonanie Rożnego. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Messi. Uwaga, udany przechwyt teraz. Martial. Teraz tylko trafić. I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Wybija tę piłkę. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Ze skrzydła w szesnastkę. Może coś być z tego podania. Saints przed szansą. Na skrzydle jest dużo miejsca. Bramkarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. Messi. Martial. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką, ależ okazja teraz. Wybija piłkę z dala od bramki. Wypieszczone podanie. Pogrywa teraz do środka, uwaga, uwaga, musi to wykorzystać. Teraz powinna paść bramka, co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Martial. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Okazja! Ależ teraz okazja bramkowa. I tak, piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. Daniel. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Odważnie i skutecznie. Brawo! Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Tego może coś być. Pore zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Mija obronę tym podaniem. Czy zdoła to wykorzystać? Nie ma. Obronił ten strzał. 10 minut do końca tego meczu. Z tej akcji. Messi.
traci piłkę. Gargano. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Czy trafi? Uwaga, piłka w grze. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Co teraz zrobi? Pięk! Sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Nie udało się utrzymać przy piłce. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. A więc już wiadomo, jeszcze 2 minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. No i rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Sędzia gwiżdże po raz ostatni i zespół gości przegrywa.